Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj bitewka z gościem. Moim gościem jest kolega Aras77. Witam serdecznie. Witam. Słuchajcie, bitewka będzie tym oto zacnym pojazdem, czyli SU-122-44. Zacny to pojazd, czy nie? Raczej tak, po prostu dużo dinga i działa, ma niesamowite, szybko ładuje i potrafi uderzyć. Czyli główna zaleta to działo, ale ten pancerz potrafi też odbić. No, sporo odbija. Powiem tak, miałem najwięcej nim 4500 zablokowanego damage'a. Co jeszcze? Mam tam niby jako moduły, no to mam dosyłacz, siatkę, no i oczywiście lornety, to są podstawowe na ten czołg. Oraz perki, no to mam kamuflaż i takie różne niby właśnie. I ogółem niby kamufluje się też bardzo dobrze w krzakach, jak stoi. Ty tutaj podjechałeś pod taką pozycję, na której lighty przeważnie stoją. Zdajesz sobie sprawę, że jak cię tu wykryją, to cię nie ma momentalnie. No właśnie, dlatego potrzebny jest tutaj właśnie kamuflaż. No, jak tam widać właśnie mam odstrzał na górkę. Tam właśnie rozwalam, po prostu próbuję ustrzelić. Dobra, czyli pierwszy strzał był, ale nieudany. No, jesteś w takim miejscu, że będzie ci, widzę, tutaj dosyć łatwo strzelać w nich, aczkolwiek no ryzykowne tutaj pojechanie. No, jak mnie ktoś wyskakuje, to raczej arta szybko zadziała. Aha. No dobra, czyli... Czy zawsze grasz na tej pozycji, czy też może tam na górce stoisz? A wszędzie jedzie. Prawo, w lewo, na środku stoi. To jest idealny czołg po prostu, niby jak wróci na same siódemki, to się nim naprawdę fajnie gra, można wjechać do przodu i się strzelać, bo dużo dinga. Ale kupiłeś go, czy też może... Prezent się dostałem od kuzyna. O, czyli prezent. No to powinieneś być bardzo zadowolony. Widzę, że siateczkę wozisz, czyli raczej jesteś nastawiony na taką grę z ukrycia tym pojazdem. No tak na początku było, ale później zobaczysz, że ci będzie działo. No po ten, lewej ten... stronie akurat. Chcesz ich zajechać. No właśnie, widzę, no bo teraz... zobaczyłem, że po lewej stronie właśnie już nasze czołgi padają, a Black Prince tam stał, który jest niesamowicie twardy, ma dobre działo, więc już myślałem, że nie dadzą rady, dlatego musiałem pojechać i im pomóc. No dobra, czyli zagrałeś suczką tak jak należy, oni się dopiero teraz zorientowali, o co chodzi. Teraz jest pokazany... szybkość tego przeładowania. To jest maksymalna szybkość, z tego co wiem. Dobra. Teraz jesteś tutaj na idealnej wręcz pozycji, rzeczywiście. Dopiero gościu zjarzył. Tylko, że tamta flanka padła. No, będę się starał właśnie tam wrócić i pomóc. Z tym z tyłu, co są. No tam tylko jedna siódemka, także tutaj masz dosyć ułatwioną sytuację, bo jesteś na full hapsie, nie? Czyli 840 jeszcze masz. No tak, ale zaraz właśnie Arta mi uderzy i będzie po prostu niby już nie HP, ale będę starał się po prostu dalej grać. No dobra, to zobaczymy co dalej. Który tutaj najgroźniejszy? No chyba siódemka, bo to ciężki czołg, dosyć. Ale i drugi zrobi głupią rzecz, bo wyjedzie po prostu i zostanie zniszczony przez to. No widzę, widzę. No i tu masz taką pozycję, że oni nie mogą w ciebie strzelić, całe szczęście. Dobra. No. Babok w tej chwili ci rąbnął, zostało pół HP. No.
Później właśnie ta arta została niby rozbudowana, ale myślałem po prostu, nie będę jej rozwalał, chcę jechać po prostu pomóc z tyłu. Myślałem, że po prostu mamy wolne czołgi i oni mogą skapować bazę, dlatego musiałem się wrócić. No tutaj masz takie obrażenia, że po prostu możesz dokańczać ich czasami. No ISA 2 akurat nie, bo widzę, że ma 900 hapsa jeszcze. Dobra. Chyba teraz dopiero zdał sobie sprawę z tego, że ty tutaj nadciągasz. Zazwyczaj chciałem po prostu niby tylko z autocelowania, nie przymierzam typ stepperski, tylko jak owale, bo celne działo jest niesamowicie. No właśnie widzę, że na autocelowaniu, a tutaj gościu w złym miejscu, bardzo złym miejscu. O, za 700 weszło, no i został babok. No teraz już właśnie będzie trudno, tam możesz przywinąć, bo się wrócę na bazę. No i będę próbował szukać go. Aha, no to ja przyspieszę to do razy dwa. Tutaj jeszcze informacja dla was, że kolega no niestety zaktualizował grę. A ponieważ jest to powtórka z poprzedniego patcha, no więc nie startuje i kolega nie widzi, co się dzieje. Ale bitewkę powinien zapamiętać. 5300 w tym momencie obrażeń. No i teraz zobaczymy, czy ci zostawią. FV już się zbliża. Kurczę. Zaraz zobaczymy. No mobilność jest zaletą bardzo dużą tego pojazdu. No szybki jest dosyć. Z górki jedzie 55. No i nie da się go objechać za bardzo, to też jest, wiesz... Szybkość ma obrotu. Tak. Normalnie takie te deki bezwieżowe jednak troszeczkę lipa. W momencie, kiedy wszedł w ogóle do sprzedaży ten TEDek, no to wiele osób się zdziwiło w lightach, że wiesz, co się dzieje, nie mogą objechać. No większość lightów po prostu wejdzie mi taki T-37 czy AMX i myśli, że mnie objedzie. No ale się myli, bo go zawsze rozwalą. Tak. Jednak ta szybkostrzelność jest zabójcza w połączeniu z obrotem. O, czyli kółeczko zrobił. Jeżeli go znajdziesz, to znaczy, że jest na pozycji... Pomyślałem, że po prostu niby wróci na naszą bazę. No. Bo już kurde myślałem, że... Jest! O! No, pierwszy strzał właśnie wyprzedł, nie wiem czemu. Nie wiem, co ja trafiłem. Dobra. Później on nie trafił, ale udało się i rozwaliłem go. Dobra, trafiłeś... Ale za pierwszym razem coś tam się stało, serb coś tam podkręcił i lipa. Dobra, zobaczmy wyniki. Słuchajcie, to są wyniki. Kolega zdobył M-kę, zdobył medal Radleya Waltersa, ponieważ udało się tego ósmego zawodnika w baboku znaleźć. Mamy jeszcze High Caliber i mamy Top Gun. Cóż ty tu jeszcze zrobiłeś? Jest 1896 podstawowego expa, czyli jak na te deka to jest bardzo dobry wynik. No i mamy 5582 punkty obrażeń. Także super, super obrażenia. Grasz bez konta premium i za taki wynik, przypomnijmy, że Suczka jest pojazdem premium, dostałeś 75 tysięcy na czysto. Myślisz, że to jest dobry wynik, czy też masz tak jak ja wrażenie takie, że co łata właściwie to troszeczkę obcinają zarobki? Znaczy no na tego czołga premium bym wiedział po prostu, niby bym się starał, żeby większe były zarobki, bo no, według mnie trochę za mało zarabia, jak na siódemkę. No właśnie, no zrobiłeś 5500 obrażeń i za to zarobiłeś bez premium nawet nie 100 tysięcy, no to to jest naprawdę... Naprawdę słabo, moim zdaniem. Powinny być zarobki mniej lepsze. Dobra, słuchajcie, ponieważ jest to bitwa z gościem, bitewkę widzieliście, więc teraz ja odpalam wujka Google i no, fajnie by było, jakbyś się pochwalił, skąd jesteś i musimy przeprowadzić jakiś standardowy wywiadzik. No ja akurat mieszkam w Opolskim,
województwie, no to są okolice Głubczyc, Kiecza, Raciborza. No na razie jak coś to chodzę do szkoły, jeszcze nie skończyłem szkoły. No i co jeszcze mogę powiedzieć? No, dawaj, zainteresowania. Musimy jakiś temat, chciałeś wywiadzik, to musimy teraz o czymś powiedzieć ciekawym, tak żeby dla ludzi było to... No lubię też właśnie dużo sportu, niby jeździć na rowerze, bo to jest moja pasja, po prostu kolarstwo i jeżdżę dużo na rowerze, wszędzie, gdzie się da. No jeszcze oczywiście tutaj gram w Wota, no moja ulubiona gra. No dobra, to słuchaj, najpierw, bo nie mogę znaleźć, jak ty mówisz, Pieczary, to się nazywa? Nie, Wojnowice. Mieszkam w Wojnowice. Wojnowice? Wojnowice, tak. To jest taka mała wioska. Tutaj kiedyś. No i bardzo fajne są takie miejscowości właśnie. Też ma swoją historię. Wojnowice. Mamy kościółek, widzę. Jeżeli to jest to. Tak, tak. Tam też jest właśnie ruiny są kościoła, bo kiedyś wybudowano kościół, raz, który zbombardowano, drugi raz wybudowano, to się spalił, no i trzeci raz już nie mieli po prostu środków, żeby odbudować. Dobra, słuchaj. No, tutaj za dużo tych zdjęć nie ma, jest tylko jakaś chałupka. Co tam jeszcze? Jest jakaś płyta pamiątkowa. Co to jest? Po niemiecku. To jest u was? Ta płyta? Didir, nie wiem, co to jest. Trauren, coś takiego. Będziesz to widział na streamie za chwilkę. Dobrze. Nas tutaj w Wojnowicach też przebiegał niemiecki front, no i się działo w Wojnowicach, że tak powiem. No dobra, no to albo o tym coś musisz opowiedzieć, albo o tym kolarstwie, na przykład jaki sprzęt masz, czym jeździsz, ile kasiory wpakowałeś, no to są ciekawe rzeczy. No to tak, o rowerze po prostu mogę powiedzieć na razie. Staram się kupić tą kolarzówkę, a jeżdżę takim górskim rowerem, który też jest szybki, po prostu przypomina kolarzówkę. Kupiłem go za 100 zł od pewnej osoby. No i naprawdę za tanie kupiłem, bo przerzutki wszystko u niego działa. No i dużo po prostu jeżdżę na tym rowerze wszędzie, gdzie się da. Co jeszcze mogę powiedzieć? No jak za stówkę, to stary. Interes życia zrobiłeś, podejrzewam. Wpisuję ruiny kościoła, jest, znalazłem. Znalazłem chyba ruiny kościoła, zobaczysz, czy to jest to. Ale nie, to jest ruiny kościoła w Nowej Cerkwi, czyli to dupa, to nie tutaj. No, do Nowej Cerkwi mam 6 km. A, no to jesteśmy w twoich okolicach, dobra, elegancko. Ogólnie mało zdjęć na tym, na Google tutaj jest, tej twojej okolicy. No ale co tam u was, jakaś turystyka kwitnie, agroturystyka, jeziorka jakieś macie, co tam macie? No. Znaczy tam są dwa stawy i jeszcze jeden, ale to są wszystkie po prostu prywatne. No i tutaj u nas w Wojnowicach akurat to jest mało popularna wioska i mało kto przyjeżdża coś zwiedzać. Można powiedzieć, że w ogóle nikt. Okej. No to powiedz, co powinienem wpisać tak, żeby była jakaś najbliżej twojej okolicy ciekawa rzecz dla turysty. W Nowej Cerkwi tam się znajdują ruiny zamku. A jest też 14 km mam do miasta o nazwie Kiecz, który ma właśnie niezwykłą historię. Tam kiedyś po prostu były takie obozy do prac, gdzie po prostu składowano ludzi, czy zbierano tam i kazano im pracować aż do śmierci. Którzy się po prostu niby wypracowywali aż na śmierć. Aha, czyli jakiś był. Dobra. Okej, okay, no nie wiem, czy te zdjęcia, co ja tu znajduję, to jest, że tak powiem, dobre. Nie wiem, czy dobrze wpisałem. Przez T, Kietrz, tak? Tak, dobrze pisałeś.
Dobrze, bo tu jakaś pani jedynie pozuje na tle zboża i wiatraków. No to Tylko to, co rzeczywiście. najlepsze pokazują. To rzeczywiście, kurczę, no tam nie macie za dużo, no ale jak historia, to nie wiem, jakieś pozostawały jakieś pomniki po tamtym okresie. Tak, pozostawały tam niektóre. Na przykład też jest szkoła imienia Tadeusza Kościuszki, to jest gimnazjum, gdzie ja właśnie tam chodzę. No i pozostał właśnie też po nim pomnik. Dobra. To może coś powiedz o zainteresowaniach swoich. Jak coś zbierasz może? No ja po prostu niby jak coś, no to moje zainteresowanie to jest właśnie kolarstwo, piłka nożna, uwielbiam grać właśnie w piłkę. Dużo wędkuję. O, wędkowanie, no to już mamy temat wspólny. Dobra. To gdzie wędkujesz? No, zawsze jeżdżę po prostu do innej wsi, to jest około 15 km od mojej wioski i tam ostatnio właśnie złowiłem 4 karpy, które ważyły około 4 kilo. No, to elegancja. To teraz jeszcze, a będzie tutaj na Google ta wioska, to napisz mi, chyba że łatwa nazwa jest. Dubrzyce. Dubrzyce Opolskie. Dubrzyce. No dawaj, dawaj, opowiadaj, na co te karpie złowiłeś, jakie wędki, jakie żyłki, jakie zanęty polecasz, chłopie, dawaj, dawaj. No to ja łapię karpie zawsze na kukurydzę, no wędkę akurat nie mam aż taką dobrą, ona jest do 5 kilo, żyłkę natomiast mam do 10. Tato tam zawsze by mi różne po prostu rzeczy ustawia w ręce, bo ja się tak za bardzo też na tym nie znam, no ale coś się próbuję nauczyć. Zanęty akurat jaką tam używam, no to no karpie, a taką truskawkową. No i też tam można właśnie w tym stawie łapać inne ryby, dużo tam jest ryb, na przykład w płocie, karpie niby, sandacze. Więc można różne ryby naprawdę złowić. Ale to jest zbiornik taki prywatny, że płacisz i po prostu możesz łapać, czy trzeba mieć jakieś karty? No trzeba płacić za ryby i ten pan, który właśnie ma te stawy, no to on ma ich aż 3. No dobra, czyli mówisz, że co, ale jak ktoś tam się wybierze, to ryba jest gwarantowana, czy znaczy no dobrze zarybione? Nie zawsze ryby biorą, ale też jak złowisz rybę, to można po prostu ją upiec na grillu, bo pozwalają. Tylko oczywiście trzeba zapłacić za to. Czyli, ale możesz wziąć każdą ilość ryby, czy jest tak, że jakieś limity? Nie ma limitów, po prostu tyle, ile się złowi, oni biorą to na wagę i po prostu liczą za kilo. Aha. No to nieźle. To jakie są koszty takiego łapania, powiedz? Zależy, czy się złapie jaką rybę właśnie, bo jak na przykład taki karp, no to za takiego 4-kilogramowego karpia trzeba dać około 10 zł. Nie, no to groszowa sprawa, stary. To ja myślałem, że drogie takie rzeczy są. Nie, no to za, wiesz, za dychę to w sklepie kurka nawet kilograma pangi nie kupisz, nie? A co dopiero polski karp. No to fajnie, to przynajmniej jest jakaś rozrywka taka, nie? Bo z tego, co tu mówisz, atrakcji w pobliżu aż tak wielu nie ma, takich turystycznych, no ale co, no to tam gościowi się interes kręci chyba. No raczej tak, tam jeszcze ma jakieś trampoliny, niby stadliny na koni i w ogóle, no to dzieci przychodzą, no to z chęcią, niby tam na przykład jakiś tato z dzieckiem przyjedzie czy coś, no to dziecko ma co robić, nie się nudzić i patrzeć po prostu w staw, jak jest nieruchomy. No tak. To jest to zdjęcie, które teraz widzisz na streamie, takie 3 stawy i wysepka na jednym jest na środku? Nie, to akurat nie jest to, to jest trochę dalej. To nie jest akurat to łowisko. Ale gdzieś tam w twojej okolicy to jest. No, to tutaj gościu ma całkiem łebsko, widzę to zrobione.
No jestem ciekawy. Zyski mam, bo tam dużo ludzi akurat przyjeżdża i zawsze jak się przyjedzie, no to ktoś tam łowi. Chociaż myślałem, powiem ci szczerze, że to jest droższy biznes. No takie małe kwoty, to tam nie wiem. Zawsze wydawało mi się, że takie złowienie ryby powinno być droższe niż kupienie w sklepie, no bo wiesz, jeszcze korzystasz z tego. No nie wiem. Dobra, no to co? Może skończymy. Ja ci życzę, nie wiem, 10-kilogramowego karpia, o ile będziesz w stanie takiego wyciągnąć. No, mówiłem, że pozdrawiam ogółem wszystkich po prostu tych tutaj oglądających, szczegółowo ciebie, no i oczywiście też całą rodzinę i wędkarzy. No to super. To super. W takim razie kończymy, żegnamy się z wami i do usłyszenia. Cześć.